rośnie. Ja jebie. Cześć moi drodzy. Po raz pierwszy na moim kanale za kierownicą Forda, a jak wiadomo, nie każda morda pasuje do Forda. Mam nadzieję, że moja spasi. Jeszcze nie miałem okazji na moim kanale testować samochodu tej marki. Dzisiejszy bohater to wyjątkowy wóz, bo jest to Focus w wersji ST, jeszcze dodatkowo podkręcony przez swojego właściciela i potrafi naprawdę sporo, więc w dzisiejszym materiale będzie prawdziwy ogień na tłoki, tym bardziej, że tutaj są one kute i zniosą naprawdę sporo. Zapraszam. Jest to druga generacja Focusa, która na rynku była dostępna od 2005 roku do 2011. Facelifting w 2008 roku. Nasz testowany egzemplarz pochodzi z 2010 roku. Dostępne nadwozia, jak widzicie na załączonym obrazku, jeżeli chodzi oczywiście o wersję ST, to był to albo 5-drzwiowy hatchback, albo 3-drzwiowy hatchback. Była również wersja RS. To taka najmocniejsza odmiana Focusa, która w tej generacji dysponowała mocą 305 koni mechanicznych i ona była dostępna tylko jako 3-drzwiowy hatchback. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to myślę, że nie sposób pomylić tego Focusa z tą wersją taką cywilną, powiedzmy w ten sposób. No mamy nieco masywniejsze nadkola, auto jest ogólnie troszkę niższe, felgi 18-calowe, to są oryginalne felgi z wersji ST. Jest delikatnie zmieniony zderzak z przodu, mamy większy grill, większy wlot powietrza, delikatnie zmieniony zderzak z tyłu, dyfuzor, a także lotka dodatkowa. Więc ten samochód naprawdę wygląda tak masywnie, tak muskularnie. I tak też jeździ, ale o tym przekonacie się już za chwilę. Jedna z lepszych rzeczy, jaka jest w tym samochodzie, to oczywiście silnik, więc zajrzyjmy teraz pod maskę. I teraz wszyscy miłośnicy Forda myślą sobie, no na bank tam otworzysz maskę. Maski nie otworzymy jak w większości samochodów z kabiny, z zewnątrz, tylko musimy użyć do tego takiego patentu. Wyciągamy grot z kluczyka. Tutaj mamy zamek ukryty za logiem marki Ford, przekręcamy i w drugą stronę maska się otwiera. Nie mamy siłowników, jest tylko patyk mocy. No i tak prezentuje się jednostka napędowa. Silnik o pojemności 2,5 litra, 5-cylindrowy. Jest to jednostka zapożyczona z Volvo. Podobno jak ściągniemy tą plastikową osłonę, na której widnieje logo Forda i znaczek ST i nazwa tej jednostki, czyli Duratec, to kryje się napis Volvo. Czy tak jest naprawdę? Dowiemy się za chwilę, bo spytamy o to właściciela, który jest z nami. Moc tego silnika w serii to 225 koni mechanicznych, dostępna gdzieś w okolicy 6000 obrotów na minutę, maksymalny moment obrotowy 320 Nm, dostępny wcześniej, bo już od 1600 obrotów. Prędkość maksymalna jakieś 240 km na godzinę, natomiast przyspieszenie od 0 do setki zajmuje mu jakieś 6,8 sekundy, więc jest to naprawdę bardzo dobry wynik, jak na samochód kompaktowy, ale w naszym testowanym egzemplarzu ta moc została zwiększona, nieco zwiększona, no może nie nieco, bo aż dosyć sporo zwiększona, z 225 koni na, uwaga, 335 koni mechanicznych i prawie 500 Nm.
co trzeba zrobić, ile pracy trzeba włożyć w to, by osiągnąć taki wynik. O to zapytamy właściciela tego samochodu, który, jak już wspominałem wcześniej, jest z nami. Zapraszam Cię tu do nas. Cześć Sebastian. Cześć. Cześć. Opowiadaj, co zostało zmienione w tej jednostce napędowej, że udało się osiągnąć aż taki przyrost mocy? Przede wszystkim auto zostało zakupione przeze mnie w serii, no i zaczęła się przygoda z powiększaniem mocy w tym silniku, w tym aucie. Nie ukrywam, że gdzieś zawsze plakaty wisiały za młodego z tym samochodem. Co zostało zrobione? No na początku moc została zwiększana delikatnie, tam do 250 koni z tej serii, potem jakieś 270, no i padło po drobnych modyfikacjach typu wtryskiwacze z RS-a, jakieś zawory tutaj, które mamy obejściowe na turbinie, gruszkę, która steruje turbiną, ponieważ ta seryjna nie dawała już rady. Zostało zrobione dokładnie 289 koni i 480 Nm w ten czas. No i wynik był taki nawet w miarę, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. No tak. Stwierdziłem, że muszę z niego zrobić RS-a, przynajmniej mocowo, więc no co, no, starałem się gdzieś tam znowu coś podnieść moc, zrobiłem jakieś logi, przy logach trafiła się awaria, czyli pękła tuleja na drugim cylindrze, standardowa sytuacja w tych autach. No i silnik pojechał na dół, wyciągnięty został, zaczęliśmy sprawdzać, co się stało. No i okazało się jednak ta tuleja, także padła decyzja na zakucie, rozwiercenie, odprężenie tego motora, przygotowanie go już pod większe moce. No ale z biegiem czasu, z biegiem pieniędzy, które zaczęły się przewijać i za które trzeba było jakieś tam części zapłacić, został silnik zakuty na kutych tłokach, kute korby, silnik został przygotowany, czyli zamknięty, są blaszki, są kołki, jest to wszystko wzmocnione, wał został spolerowany, wszystkie bicia były sprawdzone na tym wale, wszystko jest w porządku. No i turbina przy okazji padła akurat hybrydowa, seryjna, jest to mała turbina. No ale jakby to powiedzieć, wtedy musiałem taki półśrodek wybrać. Oczywiście sprzęgło z RS-a, bo seryjne nie dawało rady, zaczęło ślizgać. Cały osprzęt, rury, doładowanie, intercooler, wydech, wszystko co się da praktycznie, żeby go troszeczkę usprawnić, zostało zrobione. No i finalnie po strojeniu, po dotarciu tego silnika, bo silnik był praktycznie goły słupek, leżał na stole warsztatowym, żeśmy go składali, w sumie ja go składałem, wyszło te 335 koni, no i mamy 500 momentu, 500,1 Nm. No nie ukrywam, że gdzieś w przyszłości jest plan na większą turbinę, na napęd, na 4 koła, no i docelowo zrobienie około 500 koni, ale żona to pewnie będzie oglądała, także to jest w dalekiej przyszłości. Także zobaczcie, moi drodzy, jak się można zaskoczyć takim samochodem. Niby Focus, no widać, że nie jest to cywilna wersja, a tu taka moc i taki moment obrotowy. Ja już jeździłem tym samochodem i no wierzcie mi, no zrywa asfalt, zwija asfalt dosłownie. A powiedz mi, jaki jest tak szacunkowo mniej więcej koszt takich modyfikacji tej jednostki? No na tę chwilę, nie licząc mojej pracy, bo tak naprawdę tu większość jest mojej pracy, samych części, jakiejś obróbki silnika, gdzie no niestety musiało to zostać oddane do warsztatu, który się specjalizuje takimi rzeczami, no to w granicach 10-15 tysięcy za same części, tak, za jakieś tam usługi, które zostały zrobione, za te tuleje, za tłoki, korby, panewki na śrubach ARP, także no sporo. I czasowo trzeba było chwilkę poczekać, bo na same części czekałem 3 tygodnie, ale finalnie jakoś udało się to spiąć i nie ukrywam, gdyby mi zostało jeszcze gdzieś tam w granicach może 5 koła, to może bym wsadził tą turbinę większą, ale no wyszło jak wyszło, jest jakiś półśrodek, jeździ to jakoś. Jakoś, tak. Zresztą sam wiesz. Skromnie powiedziane, no dokładnie. Tak. Więc okej, pieniędzmi, a ile czasu zajmuje to? No mówiłeś już, że czekałeś na części 3 tygodnie i jeszcze, bo Sebastian już uprzedził moje kolejne pytanie, większość tych rzeczy zrobił sam, swoimi rękoma. Tymi. Tymi, dokładnie.
Więc to też pewnie dzięki temu zaoszczędziłeś trochę czasu, bo jak to by było zlecane, to wiadomo, warsztaty też mają swoje terminy i tak dalej. Więc ile ci to zajęło czasu? No nie ukrywam, demontaż, może inaczej, usterka miała miejsce w czwartek. Auto zostało scholowane, nie chciałem już nawet na to auto patrzeć. Kupa dymu za mną z tyłu na autostradzie. W piątek zostało rozebrane, zdiagnozowane, silnik został wyciągnięty cały, rozebrany, przygotowany do wysyłki. No i w sumie wysyłka wyglądała tak, że silnik wsadziłem na pakę do naszego dostawczego wozu do zadań specjalnych i tak naprawdę przez te 3 tygodnie, gdzie ten silnik był na szlifierni i na obróbce, to zamawiałem sobie części, turbinę wysyłałem, a finalnie jak już to wszystko po 3 tygodniach zebrałem do kupy, no to z ręką na sercu tak 3 dni po 8 godzin tak na spokojnie sobie go poskładałem i uruchomiłem. No to ma talent chłopak, nie? Dobra, no to o silniku już wiemy. W tym aucie oczywiście zostały jeszcze dokonanych parę innych zmian, ale o tym porozmawiamy sobie już w trakcie jazdy. A teraz ja bym chciał jeszcze zajrzeć do bagażnika, tak z takiej kronikarskiej dokładności. Butli z gazem tam nie znajdziemy. Butli z gazem nie ma. Ja wiem, że pewnie większość z was przy tego typu samochodach na bagażnik nie zwraca uwagi, ale może ktoś chciałby to auto wykorzystywać również do jazdy na co dzień, czy do jakiegoś nawet wyjazdu na wakacje. Pojemność tego bagażnika to 395 litrów, więc naprawdę sporo i warto zaznaczyć, że Focus w tych latach był pod względem długości i rozstawu osi rekordzistą w swojej klasie, stąd mamy ten bagażnik też taki, no można powiedzieć, duży, no i też tego miejsca w środku jest dosyć sporo. Tak wygląda bagażnik, a teraz Sebastian ma ciekawostkę. Uwaga! Tak. Ciekawostką jest to, że gdy złapiemy kapcia na drodze, to niestety, ale no, nie mamy koła, gdzie w zwykłej wersji Focusa jest to koło. W STQ niestety nie ma ze względu na układ wydechowy seryjny, który na dole jest dosyć spory i musimy niestety się posiłkować nieco inaczej, jakimiś zestawami bądź lawetą. I uwaga, ciekawostka numer 2. Do tego auta nie zamontujemy haka, ponieważ no niestety to auto nie ma homologacji na hak, także przyczepy, choć mamy dużo koni, nie da rady pociągnąć. I ciekawostka numer 3. Klapa nie zamyka się z automatu. Ja to oczywiście sobie wymyśliłem, tak dla beki. A teraz chodźcie, zapraszam was do środka, zobaczcie jak Focus prezentuje się wewnątrz. No jest bardzo podobny jak wersja taka cywilna, ta wersja zwykła. Parę detali, które go wyróżnia. Na pewno bardzo wygodne kubełkowe fotele, tak? To są... Recaro. Tak, sportowa wersja. Jest to jeszcze taki fotel, który jest z tamtych lat, także jest w miarę wygodny, komfortowy, ale trzymanie boczne jakieś tam zachowuje. Nie no, trzymanie boczne jest bardzo dobre. Nie narzekam. No. Nie dziwię się. Kierownica to też jest wyróżnik tej wersji, nie? Tak, trójramienna kierownica z emblematem ST na dole. No niestety do tego samochodu tempomatu, nawet gdyby się chciało dołożyć, to do trójramiennej kierownicy nie spasuje, ponieważ w Fordzie z tempomatem kierownica wtedy ma 4 ramiona i no nie wygląda to tak efektywnie jak ta. Mhm. Kierownica jest oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach. Tak. Góra, dół. Mniej więcej jest tak, jak miałeś. Ale widzicie, że jest regulacja. Dobra, zablokowane. No zegary są bardzo czytelne i przejrzyste. Na środku wyświetlacz komputera pokładowego. I taka ciekawostka, komputerem sterujemy za pomocą tutaj manetki. Mamy przyciski i taki, no nie wiem jak to nazwać, joystick? Nazwijmy go joystickiem. Taki pierścień, którym sobie tam gibamy w górę i w dół. I taka ciekawostka, możemy tutaj zmieniać ustawienia wspomagania tak. układu kierowniczego. Tak, możemy mieć albo komfortowo, możemy sobie ustawić sportowo, tą różnicę czuć na sportowym. Ja aktualnie jeżdżę cały czas na sportowym, bo tak.
ale możemy sobie właśnie poustawiać i trochę bardziej komfortowo podróżować. No, samochód jest bardzo wygodny. Jeżeli chodzi o ilość miejsca, to tak jak mówiłem Wam wcześniej, był to rekordzista w swojej klasie w tamtych latach. No, ja jestem niewysoki, mam tylko 1,70 m. Ty masz, Sebastian? No, 1,85 m. 1,85 m i też się odnajdujesz w tym samochodzie bez problemu. Bez problemu. Więc wyżsi kierowcy też jak najbardziej. Z takich kolejnych dodatkowych akcentów, gadżetów, no nie wiem jak to nazwać, które są właśnie w wersji ST, to się fajnie nazywa, ja nie wiedziałem, dzisiaj się dopiero dowiedziałem. Ja na to mówię kurnik. Kurnik, aha, czyli to nie jest taka nazwa oryginalna? No chyba nie, no ja na to mówię kurnik, pewnie podejrzewam, że wiele chłopaków, co też tymi autami jeżdżą, też tak mówią. Jest to taka mała budka suflera, można powiedzieć, dokładnie, która nam pokazuje, podpowiada, im bliżej wskaźnik z doładowania jest na zero, tym mamy jazdę bardziej ekonomiczną. Jeżeli wskaźnik przekroczy połowę, no to już zaczyna się zużycie większe. Dokładnie, a mamy tutaj wskazania temperatury oleju, doładowania turbiny i ciśnienia oleju. I kolejna ciekawostka, uwaga, Sebastian. Tak, ciekawostką jest to, że wskaźnik z doładowania, można powiedzieć, że możemy mu lekko zaufać. Jeżeli chodzi o wskaźniki temperatury i ciśnienia, większość jest to algorytm, który coś tam liczy i po prostu ma nam to przedstawić, że te doładowanie, znaczy, że ta temperatura i ciśnienie jest dobre. No ale wiemy o tym, ludzie, którzy te auta gdzieś tam robią, że nawet jeżeli pokaże nam, że ma 4 czy tam 3 bary do ładowania, 3 bary ciśnienia oleju, a oleju w silniku nie ma, to nam może nie zasygnalizować i silnik jest do zatarcia. No, więc warto chyba o tym pamiętać przy tego typu samochodzie. W zwykłej wersji tutaj jest schowek, nie? Tak, w zwykłej wersji mamy schowek, możemy tam sobie coś wsadzić, jakąś wlew do gazu na przykład możemy sobie ukryć, bo się mieści. Nie wiem, spekuluję, ale tak, mamy tych schowków w miarę dużo, jak na takie auto, można powiedzieć sportowe. Mamy fajny podłokietnik, który rzeczywiście pozwala komfortowo podróżować tym samochodem. I ogólnie no, ja uważam, że jest to wszystko przejrzyste, po wymianie radia na inne radio, czyli te takie lepsze, mamy możliwość zobaczenia sobie map, możemy sobie podłączyć Bluetootha, możemy sobie udostępnić internet, możemy przeglądać YouTube'a, no co nam się tylko zamarzy, możemy sobie jak na Androidzie podglądać, nie? Panel klimatyzacji, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, z fizycznymi przyciskami, pokrętłami, to co lubimy i działa bardzo fajnie i fajna rzecz, która, nie wiem czy Ford był pierwszy, ale ja jak chyba w Fordzie pierwszym ten patent widziałem, czyli podgrzewanie przedniej szyby i działa to rewelacyjnie. Przycisk od kontroli trakcji, której w tym samochodzie nie ma, bo... Jest tutaj wsadzony program z RS-a i niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie obejść to w ten sposób, żeby te ESP działało, ponieważ w RS-ie te ESP działa nieco inaczej niż w STQ. Wiązałoby się to z wymianą pompy razem z modułem ABS-u, są to naprawdę bardzo duże koszta, a do świecącej kontrolki w wyłączonym ESP w takim samochodzie idzie się przyzwyczaić. Dokładnie. Może jest mniej bezpieczniej? Ale z drugiej strony chciałem powiedzieć, że wiesz, że bardziej chyba człowiek uważa, nie? Jak ma gdzieś z tyłu głowy, że jednak ta elektronika nie czuwa i wszystko zależy od naszych umiejętności i takiego zdrowego rozsądku. Tak, dlatego tym ESP w tym samochodzie jest łącznik pomiędzy tymi pedałami na dole i kierownicą, no i to jest właśnie ESP. No właśnie. No tutaj jeszcze mamy schowek z gniazdem 12V. Lewarek skrzyni biegów to jest oryginalny? Tak. Lewarek jest oryginalny. Jedyne co zostało, to został obszyty, bo no niestety wyciera się dosyć mocno ta oryginalna skóra. Zostało to obszyte, w miarę tak zregenerowane, żeby to działało, żeby ładnie wyglądało. No i fajne jest to, że tu w tym aucie jest skrzynia biegów, która ma 6 biegów. Także można tym autem komfortowo sobie podróżować na dalszą trasę. Dokładnie. No jest bezkluczykowy dostęp. Tutaj mamy przycisk, za pomocą którego uruchamiamy silnik. Są uchwyty na kubek, podłokietnik, o którym Sebastian już wspominał, jest regulowany w jednej płaszczyźnie na długość, więc
tak jak ja jestem niższy, siedzę bliżej, więc też mogę sobie go dosunąć i wygodną znaleźć pozycję. Klasyczny ręczny hamulec. Samochód, jak wam mówiłem wcześniej, jest z 2010 roku i no zobaczcie, on jest mega dobrze zachowany w twoich rękach, jest... No prawie czwarty rok. Czwarty rok. Więc no gratuluję poszanowania, bo naprawdę no, robi wrażenie. Dobra, a zobaczmy teraz, jak Focus ST prezentuje się z tyłu. Miejsca na kanapie dla osób, przynajmniej z moim wzrostem, jest naprawdę wystarczająco. Na nogi, tutaj na stopy jest bardzo dużo miejsca, a to z tego względu, że Sebastian mówił, że ten stelaż jest w tych fotelach taki dosyć wysoki i ogólnie w tym samochodzie na tych przednich siedzeniach siedzi się wyżej niż w wersji normalnej. Kanapa jest wygodna, mamy tutaj do dyspozycji podłokietnik, co prawda twardy, ale jest, nie ma żadnej kieszeni w drzwiach, są dwa gazetowniki i kolejny dowód na to, że ten samochód nadaje się na auto, którym możemy wozić dzieci do szkoły lub do przedszkola, bo mamy tu mocowania typu Isofix, więc dla takiego tatusia, który lubi jeździć szybko, dzieciaki mają do szkoły na 8, a on wyjeżdża o 7.55, a do szkoły ma 10 km, więc dla takich tatusiów to jest idealny samochód. Dobra, to teraz co? Pora się przejechać. Zapraszam was za kierownicę. Focus ST prowadzi się jak po sznurku. Układ kierowniczy jest bardzo, bardzo bezpośredni. Zobaczcie, mały ruch kierownicą, samochód już zmienia tor jazdy. Ja to oczywiście bardzo lubię, ale ogólnie Fordy słyną z dobrego prowadzenia. Nie wiem, czy w tej wersji ST jest coś jeszcze dodatkowo zmienione? Tak, w tej wersji zostały założone sprężyny z Eibacha, zestaw z RS-a, przez co lekko siadł. Lepiej się prowadzi, moim zdaniem, na nierównościach lepiej te nierówności wytłumia. Uważam, że na razie jest to w miarę dobra opcja do takiego jeżdżenia daily. No jak dla mnie prowadzi się ten samochód naprawdę rewelacyjnie. Mega. I jeszcze jedziemy teraz w trybie sportowym, czyli układ kierowniczy jest w trybie sportowym i powiem wam tak, że powiem wam szczerze, że czuć tą zmianę. Jeżeli zmienimy sobie na ten tryb komfortowy, no to te zmiany są naprawdę odczuwalne. Silnik, moi drodzy, no co mogę powiedzieć? W serii 225 koni to na auto z napędem naprzód to jest naprawdę fajny wynik i taki samochód już naprawdę bardzo dobrze jedzie. Tutaj po tych modyfikacjach no jest ogień. Ogień na tłoki, jak to zapowiadałem już wcześniej. Turbo bardzo szybko wstaje, bo już chyba od 1600 obrotów, tak? Czy jest coś zmienione? Tak. Jest na tej hybrydowej turbinie troszkę większe obroty trzeba osiągnąć, żeby mieć ten maksymalny moment obrotowy, co jest dużym minusem dla mnie, ale ogólnie trzeba tym autem z pół roku pojeździć, żeby dopiero to odczuć, że rzeczywiście ma laga. No, ja powiem wam tak, jak jeżdżę tym samochodem, to w ogóle tego nie czuję. Lekkie muśnięcie gazu, samochód rwie do przodu. Naprawdę, to nie jest przyspieszanie, on się wyrywa do przodu. Także bardzo elastyczna jest to jednostka, nie? Tak, można spokojnie jeździć na biegach parzystych lub nieparzystych. Można przebijać, można ruszyć z trójki przez przypadek, nawet się nie zorientujesz. No właśnie, ja teraz jestem na szóstym biegu, mamy... No, trochę ponad 90 na godzinę, 2000 obrotów, dodaję gazu i zobaczcie. No to jest naprawdę rewelacja. Hamulce, seria, czy coś zostało? Tak, hamulce na razie seria, w planie jest czterotłok, na większej tarczy, w planie. W
planie. Także mam nadzieję, że zrealizuję. Nie ukrywam, czekam aż seryjne klocki zjadę do zera i dopiero w ten czas założę coś większego. No przy większych prędkościach już nie ukrywam, że te hamulce trochę puchną, także też staram się tym autem jakoś po niemieckich autostradach nie jeździć szybko. Natomiast no gdzieś tam w tych planach jednak ten czterotok musi wejść, są różne zestawy, które można zastosować. Nie jest to jakiś specjalnie drogi, duży koszt, ale trzeba to będzie zrobić. Tak jak mówię, klocki się skończą i zobaczymy się w następnym odcinku już na czterotłokach. Dobrze, trzymam za słowo. Skrzynia biegów manualna, automaty nie były dostępne w tej wersji? Ciężko mi powiedzieć, czy były automaty, ponieważ uważam, że w tym aucie automat z tym silnikiem, no są zwolennicy automatów, nie będę się wypowiadał, natomiast uważam, że takie auta jak na przykład Focus RS MK3, no to jest auto, które ma być rasowo sportowe i tam jest skrzynia biegów manualna, a w niektórych już innych samochodach typu Audi to już jednak te automaty przodują, tak? No tutaj mamy 6 biegów, no skoglewarka jest krótki. I to jest jeszcze lewarek seryjny bez short shiftera. Przy założeniu short shiftera te biegi jeszcze krócej wchodzą, jeszcze szybciej można je wbić. I precyzyjna jest ta skrzynia. No tak. Dokładnie wie, gdzie ma wskoczyć, że tak powiem. No. Jestem mile zaskoczony, bo przy tym przebiegu naprawdę te biegi, ta skrzynia biegów, jej stan przy demontażu tego silnika, który robiłem, no byłem mile zaskoczony. Jest to naprawdę dosyć ciężka skrzynia, ale dzięki temu znosi dużo, dużo, duże moce, dużo większe moce, dużo, dużo momentu obrotowego przenosi, także jest okej, nie? Robi robotę. Dobra, to teraz porozmawiajmy o spalaniu, bo jak już wcześniej mówiłem, ten samochód może nam służyć jako auto do jazdy takiej na co dzień. W serii, z tego co wyczytałem, średnie spalanie oscyluje w granicy 10 litrów. Użytkownicy piszą, że na trasie można zejść nawet przy takiej spokojnej i takim muskaniu pedału gazu do 7 litrów. A jak to wygląda w przypadku tego egzemplarza? Powiem tak, do wczoraj nie litrażowałem tego samochodu, bo stwierdziłem, że nie da się. Po prostu nigdy nie miałem okazji przejechać tym autem 100 km ciągiem 80 na godzinę. Podejrzewam, że w serii spalanie byłoby może w granicach 9, może nawet i 8 według komputera pokładowego. No ale z tym komputerem to jest różnie. Ale wczoraj rzeczywiście jadąc autostradą do Krakowa, zrobiąc 100 km od zatankowania do zatankowania, spalił mi na takim przelocie 130-140 na godzinę, można powiedzieć bez tempa dla mnie, 10 litrów, dokładnie 9,8 litra. Po jakichś tam zabawach po torach czy coś, to wydaje mi się, że 15 to można spokojnie policzyć. No więc nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie przy tej mocy, przy tych właściwościach jezdnych, no nie są, są to akceptowalne o wyniki, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Przy tej mocy, a nawet troszkę większej, gdzieś tam mam plan, to nawet te 20 jakby wypił, to bym się nie obraził. Auto też jest podlane, jeżeli chodzi o paliwko, żeby po prostu obniżyć temperaturę spalania wewnątrz cylindra. Także no, tutaj nie oszczędzamy na paliwie, bo jakbyśmy zaoszczędzili, to moglibyśmy znowu silnik na nowo wyciągnąć. No tak. Pompa paliwa też jest zmieniona. Pompa paliwa jest akcesoryjna, daje w ogóle takiej ilości paliwa, że spokojnie powinno obrobić 800 koni, co raczej nie będzie wykorzystane. Korekty wtryskiwaczy praktycznie przy 4000 obrotu na zero, także paliwa mamy pod dostatek. We współpracy z wtryskami z RS-a 440, no przy większej turbinie już by musiało wlecieć troszkę większe, nieco ponad 500, jak nie 650. No i wtedy zapotrzebowanie na paliwo nam o wiele bardziej wzrasta. Jeżeli chodzi o wyciszenie, no to jakby nie ten wydech, to ogólnie Focus jest dobrze wyciszonym samochodem. Nie jest to może Mercedes w klasie, natomiast da się tym autem jakoś tam w miarę komfortowo podróżować. No wydech lekko przesadzony i to wydech, który wyszedł spod mojej ręki, miało być dobrze, grubo i głośno i tak też jest, jak zresztą słyszymy. I tak jedziemy teraz na przymkniętej przepustnicy, bo wydech jest aktywny, natomiast na otwartej no mamy do dyspozycji od samego początku, czyli od turbo
do samego końca mamy 3-calowy wydech z nierdzewki, no i do tego mamy po drodze 2 tłumiki przelotowe, niekomorowe, także larmo jest, półmetrowy ogień z tyłu też jest. A jak wygląda awaryjność tych samochodów? Z tego, co ja wyczytałem, no te półosie, nie? Są dosyć delikatne. Tak, ogólnie auto ma bolączki, no niestety jak każde nie ma rzeczy idealnej. Tak, półosie są po przekroczeniu pewnego momentu obrotowego i nieumiejętnej jazdy, czyli zrywania na pierwszym biegu, ruszania jakoś agresywnie, dlatego też ciężko mi powiedzieć, ile to auto ma od 0 do 100. Mogę ci powiedzieć, ile ma od 100 do 200, bo czas jest zmierzony i wynosi 11,5 sekundy. Od 100 do 200, także jest to wynik, już uważam, w miarę przyzwoity. Natomiast, tak jak mówię, te półosie, ze względu na to, że nie da się zastosować innych, ponieważ półosie z RS-a są o wiele lepsze, natomiast RS jest szerszy od STK i no niestety nie pasują te półosie. Są firmy w Polsce, które się zajmują właśnie takim wzmacnianiem półosi. Nie ukrywam, czekam, aż moja półoś seryjna, która jest w tym aucie, która ma przebieg 250 tysięcy, ulegnie awarii i po prostu chciałbym ją rozebrać, że tak powiem, zrobić jej sekcję i zrobić sobie taką wzmacnianą półoś zrobioną przez siebie, tak? Czyli ona jest od nowości, to jest oryginalna? Tak, to jest oryginalna półoś, na której nawet jakiś czas temu, jak oglądałem, jak patrzyłem na te półosie, to były naklejki z datą, także tu są półosie oryginalne, natomiast ja staram się tym autem jeździć raczej spokojnie, jest to taki bardziej sleeper, daily car, nie rzucający się w oczy, ale robiący robotę na drodze. Zdarzały się też przypadki, że seryjne samochody, które miały te 225 koni, po prostu nieumiejętnie ktoś nie wiedział, że nie wolno tak jeździć i pękały tuleje, no bo przekraczał cały czas 200 na godzinę, temperatura się kumulowała, no niestety auto nie jest podlane paliwem w serii jakoś specjalnie, bardziej idzie na jałowo, no i awarii nawet już ulegały te samochody seryjne. Po prostu chodzi o to, jak kto użytkuje taki samochód. Wiadomo, skracają się interwały wymiany oleju, niektórzy o tym nie pamiętają. Ja na przykład wymieniam olej zawsze co 5000 km z wszystkimi filtrami, które są, czyli nawet filtr kabiny, żeby jakby nie patrzeć, nie wdychać tego pyłu z drogi. Czyszczę sobie klimatyzację, także dla mnie to jest taki rodzyneczek, który trzeba pieścić i co jakiś czas zajrzeć pod maskę. Czyli ponownie sprawdza się powiedzenie, jak dbasz, tak masz. Tak jest. A powiedz mi jeszcze, na co zwracać uwagę przy zakupie takiego samochodu? Jeżeli ktoś by sobie chciał kupić właśnie STK, zamarzył mu się taki Ford i szuka właśnie tej wymarzonej perełki, to na co najlepiej zwracać uwagę? Na pewno trzeba auto obejrzeć pod kątem korozji. No niestety te auta już też mają swoje lata. Bardzo dużo samochodów, które są na rynku teraz, są przed liftami, czyli to są lata 2006, 2007, czasem nawet 2005. Także no niestety te wózki z tyłu, te karoserie już potrafią gdzieś tam przykorodować, jak ktoś nie dbał. No na pewno na silnik, no niestety do silnika nie jesteśmy w stanie wejść, możemy ewentualnie jakoś wyeliminować, takim autem się przejechać, zobaczyć, czy tam się nie gotuje, czy wszystko jest w porządku pod maską, sprawdzić stan oleju, podstawowe rzeczy do sprawdzania po prostu przy zakupie samochodu. No niestety, jak tutaj jest, bywały przypadki, że już jest lekko pęknięta, ale nic się nie działo, auto jeździło dobrze, wszystko było w porządku, wystarczyło mocniej depnąć i awaria. Się sypało, tak, no, jest. Dokładnie. Także ciężko jest wyczuć, no wiadomo, dużo jest aut teraz poprzerabianych, ciężko jest trafić na samochód seryjny, żeby miał, no mi się akurat udało, ale to też było kilka lat wstecz, natomiast trzeba na pewno, jak już ktoś takie auto kupuje po modyfikacjach, to najlepiej mieć jak największą dokumentację, co było zrobione, najlepiej zdjęciową, ja przy akurat swoim remoncie robiłem wszystko. Nawet żona się pewnie będzie śmiała, ważyłem na wadze tłoki, żeby wszystko było idealnie wyważone razem z korbami. Także ja mam cały remont udokumentowany na fakturach za zakupy, za części, za wszystko. No wiadomo, robotę robiłem sam, także kupa zdjęć, uśmiechów i fajna pamiątka. Tak jest. To powiedz mi teraz, Ford zostaje z tobą na dłużej, czy są już plany na jakąś zmianę, na jakiś inny samochód? Nie, Ford zostaje na dłużej. Kupiłem drugiego takiego samego, tylko jest to też biały kolor. Biały, po prostu musiałem zrobić sobie. Biała strzała. Tak, zrobić sobie jakiś taki inny kolorek sobie trafić. Natomiast tam jest mały silnik benzynowy, nie ukrywam, z gazem.
Pierwsze auto moje z gazem, bardzo tania jazda, zakochałem się, ale w środku to auto jest dokładnie takie samo, oprócz kurnika, też ma radio, takie lepsze można powiedzieć, też ma fotele z Recaro, tam jest właśnie ta kierownica, która ma cztery ramiona, jest tempomat, a to jest taki też daily car, można powiedzieć za pół darmo pojechać do pracy i z powrotem. No tak. A jaki był twój poprzedni samochód przed Focusem? Czy to jest pierwszy twój taki projekt, czy wcześniej już modyfikowałeś jakieś samochody? Wiesz co, to jest mój pierwszy projekt ze względu na to, że ja byłem zawsze zakochany za silnikami, które mają 5 cylindrów w rzędzie. W ten czas była gdzieś tam okazja kupić Audi 80 z tym silnikiem 5-cylindrowym, ale nie ukrywam, no człowiek jeszcze był trochę za młody na takie modyfikacje, na takie zakupy. I jak każdy miłośnik, jak Jeremy Clarkson nawet mówił, każdy miłośnik motoryzacji musi mieć w swoim garażu Alfę Romeo. Ja taką Alfę miałem z silnikiem 2.4, 5-cylindrowym. No natomiast po, jak to wiadomo, po Alfie, po 2 latach stwierdziłem, że po prostu trzeba zmienić na silnik benzynowy. No i tak zacząłem szukać. Alfa była dalej ze mną, tego trafiłem. No i tak zacząłem sobie przygodę z Focusem ST. No to powiem ci, fajna przygoda. Przygoda się trafiła dosyć spontanicznie, to muszę przyznać. Moi drodzy, to był naprawdę fajny dzień, fajne spotkanie z Fordem ST. Dzięki Sebastian za to, że udostępniłeś nam samochód. Dzisiaj jest dosyć zimno, więc troszkę się tu wymarzliśmy. Życzę ci powodzenia w dalszych modyfikacjach. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy z kolejnymi projektami, bo pewnie na tym nie poprzestaniesz i to nie będzie twoje ostatnie auto w twojej historii takiej motoryzacyjnej. No i co? Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam was. Cześć. Dzięki jeszcze raz. Dzięki. Idziemy teraz na piwko grzane. Ja stawiam.